Witam, witam! Z tej strony MWK, słuchajcie, jesteśmy w kolejnym odcinku Super Przygody! Tak, słuchajcie, pod poprzednim odcinkiem zostawiliście bardzo dużo łapek w górę, dlatego postanowiłem, że tutaj ta kamerka, która tutaj mnie nagrywa, słuchajcie, zostaje, wbiliście 8000 łapek, słuchajcie, dla mnie to już odpowiednia ilość, żeby, słuchajcie, nagrywać z kamerką, więc jeżeli chcecie, żeby ta kamerka została, to teraz zostaw łapkę, słuchaj, oglądaj, słuchaj, a jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinku, to zapraszam cię, klikaj w kartę, tam jest poprzedni odcinek, jak i reszta tych odcineczków, który z tej serii, słuchajcie, więc generalnie pokrótce wam opowiem, co zrobiliśmy w poprzednim odcinku. Nic ciekawego się nie wydarzyło, zrobiliśmy tylko ten miecz, ten o tutaj zielony miecz, który tutaj widzicie. Nic specjalnego, naprawdę nic specjalnego. Wybaczcie mi, że tak często mówię słuchajcie w odcinkach, bo zauważyłem, że bardzo was to denerwuje. Tak na starcie pójdziemy sobie do domku, ale w którą stronę do tego domku? Chyba w tamtą, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, będziemy szli do domku, słuchajcie, a ja wam wytłumaczę, dlaczego tak często mówię słuchajcie, słuchajcie, co drugie słowo to jest słuchajcie. Jest to, słuchajcie, spowodowane, o jak słyszycie, tym, że generalnie bardzo rzadko nagrywałem z kamerką i przez tą kamerkę troszkę się stresuję, więc wybaczcie mi, będę starał się, słuchajcie, o jak widzicie, to zmienić, więc katujcie, o nie mów tak, nie możecie wymyśleć, co będziemy mówić, ała, za słowo słuchajcie, o to będzie dobre, ileś tam słów, słuchajcie, w odcinku, tak jak teraz to widzicie, to będziemy jakiś challenge robić na odcinkach, wiecie o co chodzi, mam nadzieję, że tak, ale słuchajcie, no właśnie, już sam będę to słyszał. Generalnie prosiłem was pod poprzednim odcinkiem, żebyście dawali imiona dla konika, słuchajcie, bo mamy tutaj marcheweczki, mamy jakieś marchewki przy sobie, nie mamy, nic nie wziąłem, ale to jeszcze pójdziemy sobie do wioski na luzie, więc ziomy, pytałem was, jaki dać, słuchajcie, i znowu, ja teraz będę sam siebie, słuchajcie, ten... O, nie wierzę, dobra, nieważne, nie będę zwracał uwagi, przepraszam was po prostu za to, ja teraz jestem tego świadom, więc w komentarzach zostawiliście mega dużo, słuchajcie, imion dla naszego konika i pewnie się zastanawiacie, ej, MWK, jakie imię wybrałeś spośród wszystkich komentarzy, a było ich 4000, 4000, słuchajcie, komentarzy i wybrałem, słuchajcie, imię Ludwik. Ludwiczek, nasz koń będzie się nazywał Ludwiczek. Było parę komentarzy, nie jestem w stanie, słuchajcie, ich wkleić tutaj. Następnym razem postaram się, więc nasz konik będzie się nazywał Ludwiczek. Więc bierzemy pierw sobie dzisiaj konia, robimy mu zagrodę i pod koniec odcinka pójdziemy do cave'ów, bo bardzo mało, trochę osób pisało mi, nie idź do cave'ów, bo będzie nudno. Ale słuchajcie, trzeba. Trzeba, bo nie mamy w ogóle itemków, jesteśmy biedni, naprawdę, mamy emeraldowy miecz. Ale trzeba by było się troszkę przygotować, słuchajcie, do jakiegoś dungeona, którego tam mamy, no. Trzeba mieć jakieś diamenty, chociaż żelazo, a my nic kompletnie nie mamy. Trzeba zrobić, słuchajcie, skrzynkę, o, znowu powiedziałem, słuchajcie, ho, ho, ho. I trzeba tu posortować troszkę, trzeba tu posortować, taka luźna seria. Bardzo wam się podoba, widzę, więc możecie mi pisać też, jak długie chcielibyście odcinki, naprawdę. Bo ja nie wiem, czy 20 minut was zadowalają, czy robić pół godziny. Ja mogę pół godziny i robić, bo mi się naprawdę ta seria podoba. Lubię ją nagrywać, naprawdę sprawia mi ona przyjemność. Tutaj mamy piwnicę, będzie trzeba będzie ją zagospodarować, więc możecie mi w komentarzach też pisać jakiś pomysł, co może o, piszcie mi w komentarzach, co możemy tam, słuchajcie, na dole zrobić. Patrzcie, ile tu jest miejsca, jest tyle. Zawsze to możemy obudować, żeby nie było tych dziur. I możecie mi pisać, co chcecie, żebym zrobił na dole i to będzie spoko. Nie robi się noc, posortowałem w miarę i te meczki. Wywaliłem wszystko praktycznie, a to źle, bo weźmiemy sobie jeszcze drewna. Dobra, to sobie poukładajmy. Taką chwilę potrzebuję na ogarkę, żeby, słuchajcie, wziąć wszystkie itemki, które są po prostu nam potrzebne, nie? Nie mamy już w ogóle pochodni, zgubiliśmy pochodnie, widzicie, nawet węgla nie mamy, dlatego dzisiaj do tego cave'a będzie trzeba pójść i tyle, kropka, ja muszę iść do cave'a i tyle. Ale dobra, o, robi nam się noc, zaraz pójdziemy, słuchajcie, po marchewki i pójdziemy sobie po konika, tak mówiliście mi w komentarzach, że koń też je, słuchajcie, marchewki, więc jak je marchewki, to dobrze, a jak nie, to postaramy się jakoś ogarnąć jabłko, więc może tak, żebyśmy... tutaj nie tracili czasu, ja zetnę drzewo na maksa, tylko przydałoby się jakieś małe, a tu są same duże. Jezu, noc, nienawidzę minecraftowej nocy. Kurde, nie ma tutaj żadnych małych drzewek, nie?
No nie widzę. Dobra, zaraz będzie, zrobimy sobie dzień, bo musimy na spokojnie to ogarnąć. Walczyć jeszcze nam, przyjdzie czas na walkę, słuchajcie. Przyjdzie czas na luzie, ja mogę walczyć z takim mieczem, jakim mamy, słuchaj. O, ja tutaj wpisałem coś na czacie, o co chodzi, o co chodzi. Dobra, jestem, okej. Bardzo dużo osób pisało mi, słuchajcie, znowu słuchajcie. Ja teraz będę o tym myślał, że ja mówię takie słowo, bo powiedziałem wam na odcinku. Bardzo dużo osób powiedziało, że te cave'y i tak dalej. Chciałbym wam dokończyć temat, bo ja oczywiście się zagubiłem jak zwykle w tym co mówię i będę wam powtarzał 10 tysięcy razy to samo, ale generalnie chodzi o to, że dużo osób mi pisało, żebym poszedł do Dungeona zamiast do Cave'a, bo tam więcej przydatnych rzeczy zdobędę i generalnie no nie wiem jak do tego się odnieść, bo to jest trochę w tym jest prawdy, ludziska, ale do Cave'a też trzeba by było pójść, też trzeba pokopać, bo to jest taka seria, wiecie, na luzie, super przygoda, to nie oznacza, że od razu widzimy, wow, czwarty odcinek, idźmy do Dungeona, wszystko ukradnijmy i uciekajmy, bo ja chciałbym, słuchajcie, jakichś bossów pokonywać. O, mamy konika! Mamy konika, czekaj, koniku. Ja tutaj rozwaliłem, może tutaj, słuchajcie. O, czekajcie. Chciałbym, żeby z liści jabłko wypadło. Byłoby mega, naprawdę. Byśmy mieli konia i byłoby mega, mega. Ale dobra, jak tu nie wypadnie, to pójdziemy jeszcze po marchewkę. Jest, mamy jabłko. Mamy jakiego wolimy, tego czy tego bierzemy? Tak, tak. Dobra, Ludwiczek. Dobrze napisałem Ludwiczek? Nieważne. Mamy naszego Ludwiczka. Oh yeah! Oh yeah! Ludwiczek! Ej, dobra, stary, a będziesz chodził za mną? Nie, nie będziesz za mną chodził. Ja nie mam siodła przecież. Czekajcie, można tutaj zrobić siodło? Jak się siodło pisze? Dobra, znajdziemy ten itemek. Znajdziemy. Miejmy nadzieję, że można zrobić to siodło. Można! Żelazo jest potrzebne. Żelazo jest potrzebne. Skórę mamy, dobra. Ludwiczek, to ja cię tutaj obuduję. Kurde, nie uciekaj mi, Ludwik! Ludwik, nie uciekaj mi, ja ci robię zagrodę, żeby ci się nic nie stało złe. No patrzcie, ucieka skubany. Ludwik, nie, nie odwalaj, nie odwalaj, Ludwik. Ja widzę, że ty radosny konik jesteś. Ja już widzę, że ty radosny konik. Cieszy mnie to, bo właściciela również masz wesołego, więc nie będzie ci, słuchaj, nudno, ale muszę cię tutaj zabudować na chwilę. Okej, dobra. Dobra, okej, zostawimy ci takie coś, żebyś miał słonko, nie? Żeby miał słonko, czyli musimy iść do cave'a, żeby mieć siodło dla naszego Ludwiczka. Okej, dobra, to idziemy. Nie, czekajcie, ja muszę tutaj waypointa. Okej, Ludwiczek, okej, dobra, dajemy, okej. I idziemy, czekajcie, gdzie nasz domek? Nasz domek jest gdzieś tutaj, tutaj jest na górze nasz domek, dobra. Tutaj gdzieś zaraz były cave'y, tutaj jest nasz Ludwiczek, dobra. Skóry mamy chyba w zapasie mega dużo, więc na luzie. Te żelazo będzie nam potrzebne, te żelazo tylko nam będzie potrzebne, okej. Czy tutaj będzie żelazo? Halo, halo. Czy tutaj będzie? O, ale okej, to wykopiemy na starcie, bo węgiel nam się przyda, to fakt. To węgiel nam się przyda, bo węgla mamy bardzo mało, a trzeba jakoś przepalić, słuchajcie, ten kurde iron, nie? No właśnie, to nie jest takie proste. Mam nadzieję, że łapeczkę zostawiłeś, słuchaj. Mam nadzieję, że po prostu zostawisz łapkę i piszesz te komentarze, bo mi jest bardzo miło, ja lubię tą serię. Pamiętajcie o tym. I myślę, że to będzie taka jedna z głównych na kanale seria. W ogóle mam fajną nowość dla was. Zakładam drugi kanał, słuchajcie. Tak, o, znowu słuchajcie. Nie zgadniecie z jaką tematyką. Nie zdradzę wam jeszcze jej, nie zdradzę. Możecie zobaczyć na moim snapie. Na moim snapie zdradziłem, ale to było wczoraj, być może jeszcze jak dzisiaj wbijecie, to wam napiszę o czym będzie ten kanał, więc link macie, słuchajcie, teraz w karcie, możecie sobie go subskrybować i w opisie też, bo myślę, że taki ja wiem na przestrzeni najbliższego czasu, no nie wiem, nie wiem czy nie, nie, może w następnym miesiącu zacznę już tam nagrywać, będą to filmy raz w tygodniu, słuchajcie, ale z innej gry i z gry, która też daje mi mega radości, słuchajcie, mega radości mi to daje. Dobra, gdzieś tu był cave, tu był gdzieś cave, czekaj, o tutaj był cave, dobra, tutaj jak, ała, tutaj musi być żelazo, czemu tak zlagowało jak spadłem, czemu tak zlagowało, naprawdę, ja myślałem, że tu jest nie wiadomo jaki cave, a tutaj nic nie ma, dobra, idziemy dalej, musimy znaleźć, słuchajcie, jaki, no znowu słuchajcie, nie, serio, teraz ja sam będę się powtarzał i zacznę to niedługo liczyć, dobra, wykopiemy węgiel, jak jest węgiel, to czemu nie, ale żelazo, żelazo, goście, żelazo by mi się strasznie przydało, chciałbym mieć konika i chciałbym mieć itemki już żelazne, nie, serio, chciałbym mieć już itemki żelazne, bo jak to tak, bez żelaza w Minecrafcie, jak to najważniejszy surowiec je, dobra, okej, O, co to jest za surowe? Dobra, wykopiemy to. W sumie, wiecie, czym więcej surowców jakichkolwiek, tym więcej będziemy wiedzieć. Możecie mi pisać, słuchajcie, teraz
w komentarzu, co myślicie o modach z paczki, bo teraz na pewno są, słuchajcie, na pewno 100% są w opisie. Mogę tak o, rękę daję wam uciąć. Na pewno jest w opisie, słuchajcie, bo przez już od drugiego odcinka miało być, kurde, w opisie miało być napisane wszystko, a nie było. Ale teraz dołożę starań i jest w opisie cały opis, możecie napisać cały opis. Cały opis modyfikacji, spis modyfikacji, możecie napisać, co o tym myślicie. Czy co ewentualnie dodać, bo zawsze mogę coś dodać, wiecie o co chodzi. No, dobra, czemu sam węgiel tu jest? Czemu tu jest sam węgiel? Mam ochotę się tak chamsko wkopać w dół, ale wiecie co kiedyś JJ Joker powiedział? Kopanie pod dół, pod siebie jest złe, bo zawsze możecie wpaść do lawy, rozumiecie? No, to jest taka święta zasada JJ Jokera, która jest święta. Nie, tam mamy już dungeon, nie będziemy szli do tego dungeonu po tego irona. Ja chcę, kurde, iron, czy ja tak dużo wymagam? Albo zrobimy sobie może kopalnię? Może własną kopalnię? Zobaczmy, może tu jest jeszcze coś. O, tu jest jakiś spad na dół. O, jest lawa, to jest dobry znak. Ale czy tu będzie iron? O nie, ty gościu, ty umierasz tutaj. Pyk, dobra, ciebie już tutaj nie ma. Czy tutaj... O, tak! O, goty! Kolejny przeciwnik! Kolejny przeciwnik! Nie ma się czego bać, słuchaj, ale do... Nie, dobra, nie będę tego zabudowywał. Mamy żelazo! Mamy żelazo, mordeczki! Mamy żelazo! Jest git, jest git. Kurde, trochę zrypałem. Zróbmy sobie patyczki, zróbmy więcej pochodni. Okej, okay. Zróbmy sobie więcej pochodni, żeby było jasno, bo zaraz się wszystkie zombiaki i wszystkie złe rzeczy tutaj na nas... Kurde... Wow, tutaj już mamy jakiegoś większego cave'a, ale słyszę te zombiaki nieś... Boże święty, nie mogę... Jakby nie mogli być ciszej, nie? Jakby nie mogli być ciszej. Dobra, wykopujemy teraz sobie na spokojnie iron. Dwa irony są, słuchajcie, nam potrzebne do siodła i mamy konika. Mamy konika, tak... Mua, kurde, mamy w końcu konika. Ludwiczka, Ludwiczek, Ludwiczek, tak? Tak go nazwałem, czy Lu... Nie pa... ja już nie pa... Nie, no Ludwiczek go nazwałem, ale ja mam zaniki pamięci. Nie, serio, czasami nie pamiętam, słuchajcie, co było przed sekundą. Tak czasami jest, wiecie, chyba każdy tak ma. Możecie napisać, czy tak macie. Dobra, tutaj sobie coś wykopiemy. To jest chyba sól, nie? Tak mi się wydaje, że to jest sól. Uwaga i... Tak, to jest sól. Dobra, wychodzimy stąd. Ile mamy ironu? 6. Z tego 4 to będziemy mieć na kill-off i ale na miecz nam niepotrzebny. To w sumie jesteśmy na plusie. Jesteśmy na plusie, mordeczki. Dobra, idziemy teraz. Wow, ale nie laguj tak. Ale nie laguj tak, Minecraft. Dlaczego tak lagujesz? Dlaczego tak lagujesz? Co tam jest? A czemu mi to zbliżenie nie działa? Ja nie wiem czemu. Coś się zepsuło. Zaraz będziemy musieli to naprawić. Bo te zbliżenie z Optifine'a, powiem wam szczerze, że często używam. Nie będę cię zabijał, jesteś w porządku. To jest nasz domek, dobra. Ale z której strony to jest nasz domek? A z takiej z dziwnej strony. Dobra, ale dobra, 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 spokojnie. Jeszcze nie znam, słuchajcie, światu, który nas tu otacza w naszej bazie, więc nie za bardzo umiem się odnaleźć. Dużo właśnie! Napisaliście mi, żebym drogę zrobił do wioski. To jest też dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Możemy nawet dzisiaj zrobić lekki zarys, bo nie chcę zmulać w sumie. Może poza odcinkiem możecie pisać, co myślicie o tym, żebym trochę czasami grał poza odcinkiem, nie wiem, odkrywał jakieś rzeczy, bo ja naprawdę po odcinku jestem w stanie w to pograć, bo się wkręcam, rozumiecie? Wkręcony jestem w to i mogę śmiało, wow, mogę śmiało z tego, słuchajcie, w to, słuchajcie. Boże święty, znowu te, słuchajcie. Mogę w to nawalać sobie, mogę w to nawalać, dobra. Ale mamy teraz i... O, dobra, gitarka, gitarka. Ile my mamy skóry? Czy my nie mamy w ogóle skóry? Ja, przecież my umarliśmy, ale kurde, gdzie są krowy jakieś? Przed chwilą było tyle krówek. Zaraz się okaże, że nie ma w ogóle. Jezu, teraz muszę iść po krówki. My gosh, dobra, zwiększymy sobie render distance. Damy sobie na far, czekajcie. O, ja, dobra, mogę se spać, mam tyle... O, nie dało nam to obrażeń. Może jakiś lag jest, bo czasami tak laguje ta paczka modyfikacji, słuchajcie, tak czasami laguje. O właśnie, tak jak mówiłem, po czasie. Dobra, dawaj mi skórę! Wow, 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 i kurde, dalej to laguje, no, a w komentarzach nic nie piszecie, bo ja sprawdzam, ja czytam wszystkie komentarze, znaczy staram się, może nie wszystkich nie, ale większość staram się przeczytać, bo może jakąś odpowiedź, słuchajcie, dostanę od was i na to liczę. Nie napisaliście też... tego, co znaleźliśmy w ostatnim odcinku, to gdzieś w tą stronę było, nie, nie pamiętam. Konie, o, konie 700 metrów, jak my mamy swojego już Ludwicz. Sztefan wrócił! Chodź, Sztefan, to ciebie też zabiorę! Sztefan, dobra! Niedźwiedź, ty nie, niedźwiedzia nie chcemy, niedźwiedzia nie chcemy. O, to nasz przyjaciel, to jest pierwszy przyjaciel, aż,
Stefan to jest pierwszy przyjaciel, a Ludwiczek, słuchajcie, to nasz drugi przyjaciel, tylko Ludwiczek nam się trochę bardziej przyda. Dobra, Stefan, ja cię tu zostawię. Nie chcę mi się naprawdę iść z tą kozą, jak możemy sobie wejść szybciej, wiecie, wygodniej i tak dalej. Tam już żelazo się pewnie przetopiło, zaraz sobie zrobimy, słuchajcie, kurde, siodło i będziemy mieli naszego konika i będziemy mogli już konikiem sobie podróżować. Czyli drogę będzie trzeba zrobić i to jakąś ładną, żeby, wiecie, Ludwiczek miał wygodnie, nie ma lekko. Dobra, tutaj sobie rozkopiemy. Będzie trzeba też tutaj zrobić jakieś schody. Nie, to będzie trzeba pomyśleć. Ja będę musiał chyba pograć trochę poza odcinkiem, pozdobywać jakieś, nie wiem, chociaż irony, ja nie mówię o diamentach, Bóg wie jakich surowcach. Ewentualnie jak coś znajdę, to wiecie, to wam po prostu pokażę. Pokażę wam, wiecie, że zacznę odcinek, wykopiemy sobie na przykład diamenty i będzie super, nie? A bo chcę, żebyście wiedzieli też, co zdobywam, w jaki sposób, jak to znalazłem i tak dalej, wiecie. To jest dosyć istotne, bo tworzymy tą serię razem, a nie chcę, żebyście zaraz się, nie wiem, zaraz później pultali do mnie czy coś. Dobra, zobaczymy, czy pamiętam crafting tego. To było tak i tak. Jest, tak, mamy to. Oh yeah, dobra, super. Ej, podoba mi się to, dobra. Robimy sobie teraz dzionek. Będzie trzeba zaraz iść pokopać, słuchajcie, jakieś drewno i zrobimy zarąbisty. A jakby tak zrobić Ludwiczkowi w piwnicy, słuchajcie. Jo, tam by mnie, jo, byśmy zrobili wejście jakieś, ziomy. I tam na dole by było, taki tu by był wyjazd dla Ludwiczka. Możecie napisać, co o tym myślicie, a my idziemy teraz po niego. Dzisiaj zrobię, słuchajcie, mu tutaj taką, wiecie, zagrodę jakby. A wy piszcie w komentarzach, czy tutaj zrobić, jak wiecie, pod tym taki pokój mu. O, to jest dobry pomysł, to jest naprawdę zarąbisty pomysł. Dobra, to jest chyba tamten checkpoint, to jest ten zielony chyba, to jest Ludwiczka. Ja nie pamiętam kolorów, o, jest nasz Ludwiczek, dobra, będziemy mogli mu dać teraz siodło i odjedziemy siną w dal. Dobra, Ludwiczek, chodź tu, mordeczko. Mordeczko, chodź tu, o, zjemy chleb. O, widzę, że masz przyjaciela ptaszka. A, to ci to było wesoło mu tu było. Było mu tu wesoło, nie ma to tamto. Dobra, Ludwiczek, zakładam ci. Oj, nie. O, dobra, Ludwiczek, od dzisiaj. Nie, przepraszam. Jezu, zraniłem go. Przepraszam, Ludwiczek, ja nie chciałem, naprawdę wybacz mi. Wybacz mi, mordeczko, już ci robię tu wyjazd. Okej, jest, mamy naszego konika. Zobaczcie, jak to miodzio wygląda. Czy wy to widzicie? Mamy już, jest czwarty odcinek, a my mamy własnego przyjaciela. Mamy własnego konia, słuchajcie. To nie byle co, patrzcie, jak możemy sobie teraz hasać. To jest, oh yeah, dobra. Teraz trzeba to jakoś zrobić tak, żebyśmy pod dom tutaj. O, jej, dobra. Pod dom dojdziemy tędy, bo ja nawet nie wiem, słuchajcie. O, nie mogę, czekaj. O, to mogę czy nie? Czekaj. Tutaj z pierwszej osoby to zniszczymy. O, jak wolno się niszczy liście, jak się siedzi na koniu. Nie wiedziałem o tym. Dobra, zarąbiście, jesteśmy pod domkiem. To ja cię, Ludwiczek, na razie może wpuszczę do domu, zrobię ci zarąbistą. A ja cię tu nie wpuszczę, tak? No to lipa, nie uciekniesz, Ludwiczek. Ja będę musiał, z wioski będziemy musieli, słuchajcie, dać na szybko jakieś zboże. To zrobimy mu szybko jakieś obudowanie tutaj. Okej, pyk. Zrobimy płoteczki zarąbiste tutaj, żeby to tak, o, zarąbiście, dobra. I tutaj Ludwiczkowi trzeba urządzić, nie ma lekko MWczka, nie ma lekko, dobra. Dobra, niech to będzie tak na szybko, wiecie, żeby chłopak miał swoje miejsce, żeby mu nie było, wiecie, smutno, że ja mam dom, a on będzie pod domem mieszkał sobie. Myślę, że w następnym odcinku napiszcie mi, co o tym myślicie, a ja dzisiaj poza odcinkiem sobie troszkę Ludwiczek, co ci się dzieje? Ludwiczku, co ci się dzieje? No. Nie, gdzie ty idziesz? Nie, nigdzie nie idziesz. O, zarąbiście, dobra. Tutaj tak, na razie nie robię ci furtki, Ludwiczek, bo nie pamiętam chyba craftingu, chyba nie pamiętam, no. A zaraz się okaże, mam jakieś jeszcze deski, dobra, te będą okej, chyba. Zrobimy jasną, najwyżej jasną zrobimy. Czy tak się robiło, słuchajcie, furtkę? O, nie. nie wiem, naprawdę. Czekajcie, a może tak? O, dobra, zrobiliśmy, dobra. Czyli jednak pamięta, a? Pamięta się takie rzeczy. A, kurde. Dobra, tutaj robimy furtałę. Okej, i te, patrzcie, mamy konia, masz łapkę zostawić w górę. Każę ci, patrz, jaki Ludwiczek fajny. Ludwiczek. Będę musiał sprawdzić, czy dobrze napisałem jego imię. A jak będzie z błędem, to pal licho, mamy Ludwiczka.
Dobra, idziemy teraz do wioski, słuchajcie, żebyśmy żeby nakarmić Ludwiczka, wiecie o co chodzi? Musimy nakarmić Ludwiczka, nie ma hop-siup. Trzeba go nakarmić, bo biedak pewnie zgłodniał, jak tam siedział pod tym cobblestone'em. To musimy go nakarmić, troszkę mu damy jedzonka. Żelazo wykopaliśmy. O, ale słodka panda. Cześć, pando, cześć, cześć. Widzicie, MWK taki pozytywny, pozytywnie nastawiony człowiek do zwierząt w Minecraft. Może założymy farmę, może będę farmerem w super przygodzie. Nie. Spokojnie, spokojnie. Super przygoda niedługo się zacznie, bo wy pewnie wchodzicie w te odcinki. O, pewnie super przygoda, to brzmi tak super, bo będzie chodził po dungeonach, będzie zwiedzał. I czemu taki lag? Wyjaśnij mi to, człowieku, ty, który mnie oglądasz. Wyjaśnij mi, dlaczego taki lag teraz był. Nie rozumiem, nie rozumiem. Kompletnie nie mogę tego pojąć. Naprawdę, no poważnie wam mówię, ale mniejsza, no ale to mnie już denerwuje. Denerwuje mnie to, naprawdę. Ja nie wiem, czy to jest spowodowane tym, słuchajcie, że mam na far. Może damy sobie na normal zwyczajny. No i tak samo, to nic nie zmienia, ale dobra. Idziemy na farmę, musimy pozbierać zboża. I w sumie jak zwykle, odcinek w sumie o niczym, bo tylko sobie zdobiliśmy konika, nic nie wiadomo jakiego się nie działo, ale spokojnie, spokojnie, zapewniam was, że na przestrzeni następnego odcinka albo jeszcze następnego będzie się coś ciekawego działo, no to już trzeba coś zrobić po prostu, bo będziecie się nudzić, pójdziemy gdzieś słuchajcie do dungeona, więc ja sobie poza odcineczkiem pozbieram trochę surowców, żeby być gotowym i zwartym słuchajcie na jakąś podróż, weźmiemy naszego Ludwiczka słuchajcie, będziemy musieli linę załatwić, właśnie poszukajmy liny, czekajcie, jak lina wyglądała, ja nie wiem jak lina wyglądała, czekajcie. No i gdzie jest ta lina? Jezu święty, gdzie ta lina? Ona gdzieś tu powinna być. Ona gdzieś tu powinna być ta lina, czekajcie, ale ja jestem ślepy, pewnie wy już widzieliście 3 razy, a ja nie. Na 100%, o jest, dobra, z czego możemy zrobić linę? A linę trzeba zdobyć, aha, slimebola, skąd ja mam wytrzasnąć ci slimebola? O nie, a co to jest? To do czego? Diamond Tux. Możecie mi napisać, co to jest. To jest też chyba na konia. No nie wiem, co to jest. Może jakiś naszyjnik? Nie wiem, dobra, nieważne. To będziemy musieli slimebola albo zdobędziemy linę. Wow, możliwe. Wiecie, w dungeonach nie wiadomo, co się będzie działo i nie wiadomo, co będzie. Dobra. Dobra, w następnym odcinku tu wszystko od nowa zasadzę. Właśnie, dobra, to wracamy teraz. I będzie trzeba pokopać gravel, bo jak już tutaj w wiosce jest gravelowa, słuchajcie... wiecie, o co chodzi. Jak jest gravelowa droga, to chciałbym, wiecie, chciałbym zachować taką... naturalność, w którą stronę teraz nasz domek, w tamtą, dobra. Jezu, ja się ciągle mylę, przepraszam, jestem strasznie ogarnięty. Jeszcze ta kamerka powoduje to, że się troszkę stresuję jeszcze, ale spokojnie, już powoli. Myślę, że to przyjdzie mi do, wiecie, że to jest normalne i w ogóle. No ale dobra, zobaczymy. Wam się podoba, to nagrywam, nie? Ale przez to więcej błędów popełniam, więc tak się tylko usprawiedliwiam, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Dobra, tu mamy tego dungeona, to już wiem, gdzie jesteśmy, dobra. Już wiem, już powoli łapię, jak tutaj wszystko chodzić i tak dalej, którędy. Ale kurde, ta lina by nam się przydała, to by nam Ludwiczek nigdzie nie uciekł. Znaczy myślę, że on nie ucieknie, bo on będzie miał ze mną dobrze. Tu mamy, o, to weźmiemy sobie, o, zrobimy sobie mrowisko koło naszego domu, tylko gdzieś daleko, bo tych mrówek może być później za dużo, a nie chcemy za dużo mrówek, nie? Też mi się tak wydaje, moi drodzy, dobra, idziemy sobie tędy, tak, dobrze idziemy, dobrze idziemy, na luzie, okej, tutaj tędy. Nakarmimy Ludwiczkę, słuchajcie, i będziemy kończyć, ale się nie przejmujcie, w następnym odcinku obiecuję wam... Oho, no dobra, to was też, to dobra, ja was też poczęstuję, róbcie małe krówki, będziemy mieć tutaj niezależną farmę, słuchajcie, będą po prostu, dobra, masz, tylko musi dla Ludwiczka coś zostać, dobra, okej, okay. Ludwik, halo, mordeczko, mam dla ciebie tutaj, proszę ciebie bardzo, o, ale głodny był. Dobra, sorki mordki, będzie teraz bez kamerki, bo mi się wyładował aparat, ale spokojnie, już i tak koniec odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Mamy konika, mordeczki, mamy konika, więc chyba spoczko. W następnym odcinku będziemy mieć już jakieś surowce, obiecuję wam to, będę je wykopywał przy was. Nie, creeper, nie,
Boże, byś zabił mi Ludwiczka, bym nie darowałbym żadnemu już creeperowi. O Boże, jo, akurat mojej twarzy nie widzieliście. Więc ja byłem MWK, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę. Napisz w komentarzu, co robić na resztę odcinków. Jak masz jakiś pomysł, wbijaj na mój drugi kanał, który już tam podałem wam. Macie link w karcie albo w opisie. Subskrybujcie go tam, jeżeli będzie 10 tysięcy widzów na tamtym kanale, to będzie się równał taki fajny challenge. Ale nieważne, o tym się kiedyś dowiecie, jak wystartuje. No i tyle, ja byłem MWK, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków, trzymajcie się, yo!